Pewnie jesteście ciekawi, jak wygląda gra za 350 zł. Jest to gra wyścigowa. Jakby się można było spodziewać po niej coś niesamowitego. Za 350 zł, kurczę, gra. Oczywiście to jest wersja Ultimate ze wszystkimi dodatkami w dniu premiery, jakie mogą być. I tak by się można było spodziewać, że no kurczę, będzie to gra niesamowita, że razem do gry dołączony będzie bilet, dzięki któremu będziemy mogli na weekend jeździć superfurami gdzieś po jakimś torze, powiedzmy w Poznaniu, czy tam nie wiem gdzie chcecie sobie jeździć. Kurde, no. A tutaj dostajemy sobie grę. I co my w niej właściwie mamy? No jazdę po torach, super samochody, bardzo duży wachlarz samochodów, bo jest to Forza i tutaj zawsze mieliśmy dużo aut do wyboru. I co jeszcze? No i mamy zamknięte tory. Bardzo wysoką rozdzielczość odpalimy sobie na słabym komputerze, bo nowy Xbox One X może odtwarzać tę grę w 60 fpsach i w 4K. Czy 4K, czy 4K, wiecie o co chodzi. No, no spoko, tak, ale zobaczcie sobie, no niby fajnie, te 60 fpsów i 4K to tak niewyobrażalne, jeszcze konsola. No ale zobaczcie, mamy tu otwartą przestrzeń, pusto jest tutaj totalnie. Mamy tylko tory, samochody gdzieś tam z tyłu sobie jadą. I w zasadzie tyle, no nie mamy tutaj otwartej przestrzeni jak w Forzie Horizon 3 powiedzmy, gdzie tamta gra naprawdę ma bardzo wysokie wymagania. No a tutaj bez problemu ją sobie odpalimy w bardzo fajnych detalach, nawet na słabszym komputerze. No i właśnie, jest to pierwsza Forza Motorsport, nie licząc Forzy Apex, która jest dostępna na PC-cie, a więc jeśli kupimy sobie grę raz w usłudze Windows Store, to będziemy mogli ją ogrywać i na konsoli, i na PC-cie, jeśli ktoś chce w ten sposób grać, nie wiem jaki jest sens, ale no, ja sprzedałem konsolę Xbox ze względu na to, że no, mogę sobie grać na PC-cie we wszystkie gry, jakie sobie kupię na Windowsa, nie ma sensu posiadać jakiejś tam dodatkowej konsoli, skoro mam PS4, no nie? No, ale wracając do tematu, czy ta gra daje trochę fanu? Wiecie co? Jeśli weźmiemy sobie kamerę z kokpitu, to okazuje się, że całkiem przyjemnie można tutaj podriftować. No bo ja właśnie w grach wyścigowych raczej szukam takich wrażeń, które nie dostarczy mi prawdziwe życie. Czyli raczej celuję w arcade'ówki, no a Forza Motorsport arcade'ówką nie jest. Jest to gra bardziej nastawiona na symulację i tak porównując sposób prowadzenia samochodów do Forzy Horizon 3, gdzie tam jest tak bardziej arcade'owo, ale też z zacięciem symulacyjnym, no to tutaj trzeba powiedzieć od razu, że samochody są bardziej przyczepne. Niektórzy narzekają na to, że w Forzie Horizon 3 samochody są zbyt driftujące, bardzo łatwo wprowadzić się w poślizg, są jakieś nadsterowne niekiedy. Tutaj jest bardziej przyczepnie, chociaż też widzicie, że jadę tym GTS-em chyba, Mercedesem. I też driftuje cały czas, no nie? Ale mamy tam pokazane, że opony nam się grzeją. Można tutaj szereg rzeczy sobie powłączać, powyłączać. Ja sobie na razie jeżdżę na skrzyni automatycznej, ale kontrole trakcji, ABS i te inne pierdoły, kontrole stabilności. Wszystko sobie powyłączam, żeby móc sobie troszeczkę tym samochodem poszaleć. Czytaj, wchodzić leciutko w drift i żeby samochód sam za mnie nie hamował, czego nienawidzę w grach wyścigowych. Nie lubię tego i właśnie jak mi się ta gra odpaliła, na samym starcie miałem te wszystkie asysty powłączane, czyli dojeżdżam do zakrętu i ten początkowy samochód, w tym wypadku Porsche, zaczęło mi samohamować przed zakrętem, czego nienawidzę, od razu to wyłączyłem i wyłączyłem sobie też część innych pierdółek, które lubię mieć wyłączone raczej w grach wyścigowych, a zwłaszcza w grach, które dosyć fajnie oddają realistykę prowadzenia samochodu, można tak powiedzieć. Ciężko mi powiedzieć, bo nie sterowałem, nie jeździłem nigdy takimi zaawansowanymi furami. I tak, możemy sobie odtworzyć powtórkę. Następny wyścig, o kurczę, Rio de Janeiro. Możemy sobie pojechać i zaraz wam pokażę, jakie mam na starcie samochody, bo kupiłem tę, znaczy kupiłem, dostałem. Nie kupiłbym tej gry normalnie w wersji Ultimate. Kupiłem już Forza Horizon 3 w wersji Ultimate. No, i można było grać przed premierą niby, ale nie dało się grać, bo miałem masę bugów i przez to nie kupiłbym na pewno następnej Forzy w takiej bogatej wersji.
I nie kupiłbym zwłaszcza Forzy Motorsport ze względu na to, że niespecjalnie lubię to, o czym mówiłem, czyli jazdę po torach zamkniętych. Nie jest to dla mnie nic nadzwyczajnego. Mogę sobie kupić Mazdę, albo mogę odebrać kredyty. Tutaj możemy sobie wybierać jakieś tam pierdoły. Losowanie jest z tych kart. I teraz tutaj są różne pojazdy. Zobaczcie, ile tu jest tych różnych samochodów, które możemy sobie wybrać. Teraz, jest ich naprawdę dużo. Dobra, zobaczmy. Tu są klasy. To jest poziom pierwszy. I z poziomu pierwszego, zobaczcie, to jest nie do pomyślenia. Naprawdę, to jest tak zajebiście dużo aut. Powiem wam, że nawet jest ich za dużo jak dla mnie, bo ja jestem fanem NFS-ów. Tam w NFS-ach mieliśmy raptem kilkadziesiąt samochodów. Tu mamy ich kilkaset chyba nawet. Kilkadziesiąt, czyli gdzieś tam koło 20-30 aut do wyboru, coś takiego. No i zawsze miało się to takie ulubione, a tutaj kuźwa, ja nie wiem, który miałby być mój ulubiony, no kurde, zobaczcie, ile tego tu dziadostwa jest, jest bardzo dużo. Jakaś klasa, jakiś poziom czwarty, poziom piąty, to są jakieś chyba najbardziej hardkorowe fury, jakie istnieją i możemy sobie do nich dojść, na nie uzbierać i tak dalej. Zobaczcie, niektóre kosztują po milion kredytów, to jest sporo. Więc ja sobie potestuję tą Forzę Motorsport, popatrzę, co można w niej porobić. Aha, to sobie kontynuujemy, pyk. I czy będzie mi sprawiała fan? Ja z doświadczenia wiem, że gry torowe nie zagrzewają u mnie na dysku zbyt dużo czasu, bo po prostu w nie nie gram. A propos dysku, to wiecie, że ta gra zajmuje na dysku 95 GB. 95 GB, naprawdę. Ja nie wiem, jak to możliwe, że ta gra tyle miejsca zajmuje. Czy poziom szczegółów tych wszystkich samochodów jest tak wysoki, że ona musi tyle zajmować miejsca? Nie mam pojęcia. Ale ponieważ jesteśmy sobie już na następnym wyścigu, mogę wybrać sobie inny samochód. I ponieważ dostałem wersję Ultimate tej gry, to mogę wam... Czekajcie, bo tutaj jest... Aha, okej. To mogę sobie wybrać samochód z dodatków tych, które się dostaje na samym początku. I tu mamy różne fury. Czekajcie, bo tu chyba można sobie... Edycja Forza zalecana, to jest DLC, ale jak sobie go podejrzeć? Tak, bo to są bezpłatne samochody, które mam... Mogę sobie teraz odebrać. To jest Corvetta C2 czy C3... Corvetta z 66. Dodge. To jest dodatek szybkich i wściekłych. Możemy sobie wziąć takiego motherfuckera. Kojarzycie, oglądaliście szybkich i wściekłych, najnowszą część. Więc można sobie te furki tutaj popatrzeć. No to są akurat samochody, które mam teraz dostępne. Ale czekajcie, bo to nie jest wszystko. Bo to jest jakaś inna chyba klasa albo coś takiego. Bo jeszcze miałem samochody Honigan, jak ja to mówię. Weźmy sobie na przykład tego motherfuckera. I teraz możemy sobie tutaj wybrać asyst, tak jak wam mówiłem. Możemy sobie wziąć jazdę osied. Asysty chyba coś tutaj pozmieniałem. Ja miałem własne. Aha, nie zaakceptowałem tego, ok. Więc możemy sobie wziąć jazdę próbną. Wyposażenie kierowcy, tu sobie możemy wybrać naszego kierowcę, jak ma wyglądać. Ja sobie, rzecz jasna, wziąłem laskę. Zawsze wybieram postaci w grach. Laski, muszą to być laski. Forzaton jest niedostępny. Ciekawe, co to będzie. Poziom trudności Drivatara możemy sobie ustawić. Przeciętny, no way. Jaki ja tu miałem w Forzie? Nie do pokonania w Forzie, ale nie. Tutaj będzie dla mnie za ciężko, bo nie mam takiego aż doświadczenia. Ogranicz agresję. Damn. No dobra, weźmy sobie... To tak, nie do pokonania to jest najtrudniejszy. Ekspert. Spróbujmy na ekspercie pojeździć. Podejrzewam, że poziom trudności będzie znacznie wyższy niż w Forzie Horizon 3. Ja mam takie porównanie, bo w Forze Horizon 3 spędziłem bardzo dużo czasu. To jest moim zdaniem najlepsza gra wyścigowa, jaka powstała. Forza Motorsport to jest taki bardziej poważny kolega Forzy Horizon 3, ale też może się tu coś tam pociśnie. Dobra, spróbujmy. Zaczynamy. Aha, tu mamy jeszcze jakieś modyfikacje. Jakieś skrzynki. Aha, możemy coś tam kupić. Dajcie sobie z tym spokój. Dobra, wyjście.
ten CS normalnie wszędzie zawita, nawet do gier wyścigowych. Czyli jakieś tu skrzynki wprowadzić, żeby... A, nieważne, po prostu grajmy, zobaczmy jak mi pójdzie. Co? Czemu wszyscy mają te same samochody? No way. I teraz powinienem mieć tutaj jakiś dopalacz, nie? W tym aucie. Tak, możemy sobie... Niby to jest taka gra symulacyjna, wyścigowa, a jednak możemy sobie mieć też takie hardkorowe fury, jak teraz widzimy, nie? No i co? I po zamkniętych torach sobie śmigamy. Niektórzy na pewno kojarzą z innych gier, albo z poprzednich części Forzy, Motorsport, te tory. Dla mnie to jest coś nowego i bardzo na czuja tutaj jadę. Możemy sobie wybrać inną kamerę. Osiedł. Czekajcie, to nie ten przycisk był, ale muszę tu już skręcić. Zobaczymy jak ta fura wygląda ze środka. Wygląda sobie tak, brzmi fajnie. No ale, wiecie co? Ja nie wiem, jakoś w tych grach wyścigowych nie czuję jakoś tej prędkości. Wiecie, tak jedziemy niby 120, teraz 130, a ja mam takie wrażenie, że jedziemy te 60 na godzinę. Naprawdę, nie wiem jak to jest. Może za dużo czasu spędzam na jazdę swoim własnym Volvo 136-konnym, ale serio, jadąc Volvo 60 na godzinę czuję, jakbym w grach jechał tak ze 170. Nie wiem, na czym to polega, ale i tak w Forzie najlepiej została odwzorowany sposób efekt prędkości, tak? W Forzie Horizon. O Jezu! No i właśnie to, co mnie zawsze zniechęca w tych zasranych torówkach, to jest to, że musimy rypać te same okrążenia po 1000 razy. Na przykład tutaj to jest jakiś taki podstawowy wyścig, gdzie musimy zrobić 8 okrążeń. 8 okrążeń, gdzie w arcade'owym odpowiedniku Forzy, no przeważnie mamy po 3 okrążenia, jeśli się tam ścigamy gdzieś online albo robimy jakieś mistrzostwa, tam też możemy sobie wszystko ustawić, oczywiście możemy jechać i 600 okrążeń, jeśli ktoś chce, no ale 8 okrążeń zawsze, no są to krótkie okrążenia bądź co bądź, nie, ale no, jest to takie dla mnie zawsze no nieciekawe, no. O ile na pewno, właśnie, bo nie wspomniałem jeszcze o jednej rzeczy, bo to jest gra, pierwsza Forza Motorsport, w którą możemy pograć sobie na PC-cie, nie licząc Apexa oczywiście. Apex to była taka wersja demo trochę Forza Motorsport. Chodzi o to, że teraz możemy sobie podłączyć dowolną kierownicę pod PC-ta i skonfigurować ją tak, żeby działała nam z Forzą Motorsport 7, bo podejrzewam, że tak jest, bo nie mam swojej kierownicy żadnej. Ale wiecie jak to jest w przypadku konsol, ta kierownica zawsze musi być kompatybilna z jakąś tam konsolą, żeby to śmigało, no nie? No a na PC-cie mamy dużo różnych możliwości, jak zemulować taką kierownicę, powiedzmy sobie starszą, która ma tam jakiś fajny osprzęt, fajne obroty i tak dalej, wiecie, chodzi mi o pełny obrót powiedzmy tą kierownicą, można sobie to wszystko poustawiać, tak żeby nam w tej grze działało. No nie, a w przypadku jakbyśmy mieli taką grę tylko i wyłącznie na konsoli, no to ciężko z nią coś tam popróbować. To jest zdecydowany plus, że możemy w nią pograć sobie na PC-cie, bo mamy troszeczkę większe pole do popisu, jeśli chodzi o urządzenia wejściowe. A na konsoli to niestety jest zawsze z tym problem. Zastanawiam się, jakby na Xbox One X działała i wyglądała ta gra. Podejrzewam, że dużo by się nie różniła w stosunku do tego, co ja teraz ogrywam na PC-cie, ale jestem na 1000% pewny, że mój PC obecny jest lepszy niż Xbox One S. X, sorry, nie S. X to jest... S to jest ten słabszy Xbox, ten taki Slim chyba. 6. okrążenie, wiecie co? Nie mam siły. Chodźmy coś innego porobić. To tak naprawdę nie były żadne mistrzostwa, żadna jakaś tam kariera czy coś. To był szybki wyścig, jaki sobie wybrałem tutaj w Forzie. I rozgrywka, gra dowolna po prostu. Możemy wejść na główną. Puchar kierowców Forza, tryb wieloosobowy, Forzaton, który jest niedostępny na razie. Jeden gracz i tak. Puchar kierowców, rywale, tu chyba będziemy mieli... To jest rywale, to tak jak chyba w Forzie Horizon, z tym, że tutaj będziemy mieli... Oczywiście zamknięty świat w Forzie Horizon, jak mieliśmy jakiegoś rywala, ktoś tam nas tam gdzieś pokonał, to nam się pojawiła ikonka na mapie, że musimy go pokonać znowu.
Dobrze, puchar kierowców Forza. To jest chyba taki główny tryb w Forzie Motorsport, gdzie musimy postępować w naszej karierze. Coraz spinać się na wyższe szczeble, szybsze fury itd., itd. Versatility and adaptability, spanning five continents and the world's most legendary circuits, only a few will climb to the top, where racing immortality awaits the winner. Wiecie co? Tak jak patrzę sobie na tę grę i na to, jaki mamy tutaj poziom symulacji, to tak mi się wydaje, że chyba najwyższy czas kupić jednak tę kierownicę. A nie robię tego dlatego, że nie lubię, jak coś mi zajmuje dużo miejsca. No ale z drugiej strony dobrze by było móc sobie poskręcać czymś i bardziej dokładnie sterować te samochody. Chociaż z drugiej strony zawsze wystarczą mi ten pad i regulacja gazem. Jakoś to tam sobie dawałem radę. No ale znowu ten skręt zawsze był dla mnie też jakiś problematyczny. Jednak no nie bardzo na padzie można się przełączyć na sposób prowadzenia samochodów symulacyjnie. Ja teraz gram na takim sposobie normalnym, czyli takim dostosowanym raczej do gamepada niż do kierownicy. Do kierownicy mamy tryb symulacyjny. I chyba tak jak w tej grze dowolnej, tak i tutaj zaczynamy od toru na Dubaju, 38 stopni Celsjusza, ciepło, więc no. Zobaczymy, jaką furę będę miał na początku, chyba właśnie Porsche'awę. Tak. Mam nadzieję, że wszystkie te wspomagacze będę miał tak samo wyłączone. No i zaczynamy. Nie chcę tylko, żeby mi samochód na zakrętach hamował, to jest okropne. No i tutaj zaczynamy swoją karierę, czyli już będziemy... O, shit! Już będziemy postępować tutaj. Tak, mam wszystkie te, na szczęście, wspomagacze wyłączone. Teraz poczułem to bardzo dotkliwie na pierwszym zakręcie. Możemy sobie oczywiście wziąć kamerę z kokpitu. Na niej niektórzy mówią, że dużo fajniej się jeździ. I wydaje mi się, że ona jest jakaś taka lepsza w tej Fordzie niż w Fordzie Horizon 3. Chociaż... to może mieć też, moja ocena może mieć teraz wpływ na to, bo tam jednak dużo rzeczy musimy, dużo więcej rzeczy musimy omijać, no nie? I podczas tej jazdy, a tutaj jednak mamy ten tor i naszym głównym zadaniem jest zmieścić się w zakręcie i wyminąć samochody przeciwników. Więc ta kamera, myślę, że jak najbardziej wystarcza, ale musicie przyznać, że grafika jest bardzo ładna, to jest jednak Forza. W Forzach zawsze ta grafika była niesamowita. No może nie w pierwszej Forzie Horizon, no ale ona jest tam sprzed dobrych kilku lat. Nie wiem dokładnie, kiedy ona została opublikowana. Ale jest już stara. Widzicie, jak mi tutaj zarzuciło. Nie mam kontroli stabilności i nie mam kontroli trakcji. Nie jestem pewny, czy na kierownicy poradziłbym sobie lepiej. Tak naprawdę bardzo fajnie mi się gra na padzie. I nie mogę sobie zmienić teraz kamery. Ja osobiście bardzo lubię grać na tej kamerze z tyłu, dlatego że widzę zawsze, jak ten samochód, znaczy lepiej to czuję, lepiej czuję ten samochód, kiedy on wchodzi w zakręt, kiedy zarzuca mu dupę i tak dalej, i tak dalej. No o kurczę, jest ciężko. Tak, ale widzicie, jest tutaj takie coś, że no niby jedziemy szybko, na liczniku mamy dużą prędkość w samochodzie, a jednak te samochody nie poruszają się szybko. Wiecie co, była kiedyś taka gra, pewnie niektórzy pamiętają na moim kanale, nazywała się Need for Speed World i tam te samochody poruszały się bardzo, bardzo szybko, z dużą prędkością, naprawdę. Było to dosyć mocne, nie tylko odwzorowanie, ale fizycznie te samochody w grze poruszały się szybko. Jaki to miało skutek? Gdy dołączaliśmy do gry online, były niesamowite lagi, ponieważ samochody względem siebie i względem otaczającego świata się poruszały bardzo szybko. No i internet i wiecie, niektórzy mają lepszy, niektórzy mają słabszy, po prostu na tym nie nadążał, no nie? I wtedy sobie kupiłem sobie konsolę Xbox One i zacząłem grać w Forza Horizon 2. I tak się zastanawiałem, jak to możliwe, że tak doskonała jest synchronizacja w tej grze. A jeszcze wcześniej grałem w taką grę, która nazywała się Need for Speed Hot Pursuit 2. Nie, 2010. O, tak dokładnie powiem. Hot Pursuit 2 to była jednak starsza wersja. 2010.
No i tam te samochody były bardzo ciężkie w prowadzeniu. Na każdym zakręcie trzeba było driftować. Jaki to miało skutek? Właśnie taki, że można było jechać drzwi przy drzwiach, zderzak przy zderzaku. Można było się naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie ścigać, nie było żadnych lagów. Zwłaszcza dlatego, że te samochody względem siebie nie poruszały się jakoś bardzo szybko. A na przykład w Need for Speed World, w tych starych NFS-ach, jak sobie pogracie w Need for Speed Most Wanted 2005 na, no nie wiem, jakiś tam Hamachi czy coś takiego, to zobaczycie, jak straszna jest synchronizacja, jak bardzo duży wpływ mają lagi na to, jak te samochody między sobą się poruszają, tak? Jak kogoś dotkniesz, nagle ten ktoś tam odlatuje w kosmos. O to chodzi. I właśnie dlatego w tych nowych grach wyścigowych, ja myślę, że tak jest. Myślę, że dlatego w tych nowych grach wyścigowych jest taki zabieg zrobiony, żeby one nie poruszały się po świecie jakoś szybko, ale jest to wzbogacone jakimś tam dodatkowym efektem prędkości, typu, że drga nam obraz, że ta kamera jest bardzo szeroka, że mamy szerokie pole widzenia i wszystko się rozmywa po bokach, no nie, jak patrzymy sobie przed siebie, tam powiedzmy z tyłu samochodu. I to jest to. I to jest taki zabieg, który w Forzie został zastosowany i dzięki temu mamy małe lagi na multiku. Jak sobie wbijemy z singla na multika, to mamy małe lagi. Jo kur, czy my tu jedziemy? No ale to też owocuje tym, że... Jezus Maria. Wujki bochuny jeżdżą tutaj. Ja pierdzielę. Nie polecam widoku od tyłu. To jest już ciekawe. Ile tu okrążeń mamy? Aha, bo to jest chyba taki wstęp, tak jakby prolog przed naszymi jakimiś takimi zawodami, czy coś takiego. Zwróćcie uwagę na lusterka. Mamy tutaj lusterka i takie lusterka elektroniczne, czyli mamy tutaj ekran w środku, na którym coś tam widać. Fajnie to wygląda. Te ciężarówki, tak jakby ten tor był zdecydowanie za mały dla nich, co? Z drugiej strony ciężarówki i wyścigi, no way. What the fuck, to jest takie... Same, to jest gra wyścigowa pomyślana dla wujka Bokuna. Musicie mu koniecznie powiedzieć. Okej. No ale ciężarówka jest dużo bardziej stabilna. Nie wiem, czy powinienem mówić na to ciężarówka, czy jakoś inaczej. Jezus. Silnik na wierzchu, gdzieś tam bezpośrednio za kabiną. Nice. Ogromny ten silnik, nie? Ciekawe, jak to brzmi w rzeczywistości. Nie potrafię sobie tego wyobrazić. Wiesz, to są podkręcone do granic możliwości silniki i dodatkowo te samochody są totalnie odciążone. Czy mogę mówić na to samochody, czy raczej jakiś pojazd czterokołowy? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale tak, przed chwilą jechałem po rozszawku, miałem poważne problemy w prowadzeniu, a tutaj tych problemów w ogóle nie ma, jest naprawdę fantastycznie. I przyspieszenie jest mega, co byś się nie spodziewał, bo jednak, no co, wielka buda, no nie? Ciekawe, ile to waży w rzeczywistości. Podejrzewam, że są takie wyścigi, gdzieś tam chyba na YouTube się widziałem, że ścigają się takie ciężarówki ze sobą. I może nawet jest taka specjalna kategoria. Mamy tutaj po jednym okrążeniu, to by mi pasowało, jedno okrążenie na torze. Góra 3. Dwa to jest tak optymalnie, ale góra 3 i by było git. Okej, okay. I po jednym okrążeniu to rozumiem. To jeszcze spoko, ale to jest gra torowa i podejrzewam, że tutaj na tym jednym okrążeniu nam się nie będzie kończyć sytuacja. Zawsze będziemy mieli więcej tych okrążeń, żeby doszpilować czas i tak dalej. Teraz będziemy się ścigać w innych warunkach pogodowych. Tak, to jest jakiś taki prolog przed fabułą, zdaje się, przed naszą taką karierą kierowcy wyścigowego. Tak się zastanawiam, czy te cutscenki zostały wyrenderowane w grze, czy one są jakby wyreżyserowane wcześniej, czy coś takiego. Bo muszę wam powiedzieć, że naprawdę gra pod względem graficznym jest niezła. Ładnie to wszystko wygląda. Nie jestem w stanie odróżnić, czy
To, co teraz widzę, zostało wcześniej wyrenderowane, czy już w grze, jakby mamy na bieżąco, nie? Wygląda na to, że chyba to jest w grze, bo... Bo co? Bo są delikatne lagi. Gdyby to był taki filmik, już wcześniej nagrany, to by tych lagów nie było. A wygląda to nieziemsko. Naprawdę ta grafika jest dobra. Okej. Okay. Będziemy jechać Nissanem, jakimś tam GTR-em przerobionym mocno. Prawdopodobnie ta wersja samochodu ma napęd na tył, bo to jest taka klasa aut torowych. I one nie mają, ten GTR nie ma napędu na 4 kapcie, więc muszę mieć na baczności. Przynajmniej tak powinno być. Chociaż... Tak patrzę, jak się rozgrzewają. Nie, na pewno ma napęd na tył tylko. Ktoś tam wypadł z trasy. Podobają mi się takie losowe sytuacje, gdzie kogoś wywala, a nie, że te boty zawsze jadą idealnie. Z drugiej strony jestem ciekawy, jakby wyglądała tutaj rywalizacja multiplayer. A teraz warto grać, bo wszyscy będą mniej więcej na tym samym poziomie, chyba że jakiś tam hardkorowiec z poprzednich Forzy się pojawi i zacznie wymiatać. Chciałbym sprawdzić, jak wygląda taka rywalizacja. To wtedy ma naprawdę sens, bo taka jazda z botami... Okej, ona może być fajna, żeby poznać sobie te wszystkie traski, ale tak na dłuższą metę, no to chyba jednak walka z kimś może mieć jako taki sens, no nie? Okej. Poszedł ładnie zakręt i gaz do końca, troszeczkę spaliłem kapcia, nie szkodzi. A może szkodzi trochę, bo mnie zostawili z tyłu. Samochody powinny być w miarę pod względem osiągów podobne do siebie, więc... Jeśli oni odjeżdżają lepiej z zakrętu, to znaczy, że są dużo lepsi. A nie dlatego, że mają lepsze fury. No, ale widzicie, o co chodzi, tak? Jeśli chodzi o granie na padzie, to ja nie mogę tego zakrętu tak doskonale wziąć, tak płynnie, no nie? I przez to tracę troszeczkę czasu, bo tą gałką jednak tego skrętu się tak ładnie nie wyreguluje. I jedyne, czym możemy się tutaj poszczycić, to dobra regulacja gazu. Gdyby zrobili takiego pada, który by zamiast gałki miał, nie wiem, coś innego... A, shit! Coś innego, co by sprawiało, że będziemy mogli lepiej kontrolować ten skręt, to byłby must have, czyli od razu bym kupił takiego pada. No ale obecnie na rynku żadnego takiego pada nie ma. Mamy tylko ograniczenie do takiej gałki, jaką mamy. Wow, ta grafika wygląda nieziemsko, musicie to przyznać. No i koniec okrążenia. Nissan GT-R R35. Nie wiem, ile z tego GT-R-a zostało, no ale mniej więcej go przypomina. Moi drodzy, piszcie, co myślicie o Forzie Motorsport 7 bodajże. Nie wiem, ile tych Forz było, ale już było dużo. Ponoć król gier wyścigowych, król symulacji. Piszcie, co o niej myślicie. Dziękuję wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa. It's up to you. You're about to take part in the premier contest in all of racing. The Forza Drivers Cup draws only the best. Yeah, it'll be a challenge. But when you lift that trophy,